Hej siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Ten odcinek powinien wyglądać całkowicie inaczej. I to już mówię chyba bodajże trzeci raz. Ale faktycznie budzę się o godzinie 5 rano, żeby wam przedstawić najnowsze informacje z tego świata. A mianowicie, pojawiły się nowe Pokémony. Spójrzcie na tą nazwę. I to jest Skwer Tajemnego Nauczania. Ale pamiętacie, ja to nazwałem skwerem ogrodnika. Ajć! Nieważne, w każdym razie mamy teraz nowe informacje. Tu na naszym nearby jest nowy Pokémon. I jest to Cherim. Tak jest, jest to Cherim. Jednak większość Pokémonów, które się pojawiły, prawdopodobnie są wynikiem, a niemalże takim ekskluzywnym spawnem właśnie z lurów, nowych lurów, które się pojawiły również w zakupie w naszym sklepie. Jednak mamy też nowe boksy. Po kolei sprawdźmy tak naprawdę od Ultraboxa. Czy jest lep... Kochani, pośpieszyłem się. 20 Raid Passów, 4 Inkubatory, 5 Starpisów, 4 Lury. Zwykłe Lury, ale jest 20 Raid Passów. Pośpieszyłem się z zakupem, chociaż z drugiej strony patrząc na tamten box, również był dobry. Jednak ten jest lepszy. Jest o wiele lepszy. 20 Raid Passów, kochani, to jest nie lada okazja. Kupujcie ten box, jeżeli macie kasę. Adventure Box. 13, matko jedyna. Czemu jej nie poczekałem? W każdym razie jest okazja. Jest niesamowita okazja, kochani. Polecam tutaj te boxy kupować. Great Box, pokażcie mi to. 6 Raid... Ja się chyba zaraz załamię. Matko, jakie dobre oferty. Tutaj jest win-win sytuacja. Special box. No i tutaj jest takie, wiecie, na minimum. Jest to bardziej wyrównana sytuacja, aczkolwiek zawsze na plus. Jednak jest to najgorszy box. Tak to by zwykle bywa. Jednak ultra box, kochani, majątek. Mamy te boxy. Mamy 3 nowe lury. Wyglądają epicko. Glacial Lure, Mousy Lure i Magnetic Lure, o której mówiliśmy w tym odcinku. Oczywiście każdy z nich ma swoje tutaj przewidzianą tutaj funkcję, jednak wielu osób spodziewało się, że tylko konkretny typ Pokemona będzie się spawnował. Przypuśćmy, przy Glacial Lure będą tylko Pokemony lodowe, jednak nie tylko. I oczywiście nam o tym mówią. Jesteśmy podekscytowani informacją, którą możemy wam przekazać odnośnie kolejnej fali Pokemonów z regionu Sinnoh. Od oczywiście tutaj mórz, plaż, poprzez góry i ponadto możemy znaleźć Cherubi, Gebaila, mam nadzieję, że wymawiam dobrze, Hippopotasa i inne. Mam nadzieję, że będzie się cieszył właśnie z tej niespodzianki, którą właśnie nam udało się tobie przekazać. Troszeczkę inaczej mówię niż tutaj napisane jest, ale Pokemony możemy je kluć z jajek oraz znaleźć na dziko. Także część z nich prawdopodobnie będzie w nowej serii jajek. Jednak ja mam kilka dziewiątek, przydałby się jutro je wykluć. I dodatkowo mamy dostęp do nowego ataku, o którym tak naprawdę spodziewałem się, że otrzyma Mamoswine na Community Day. Jest to Earth Power. Jednak tym razem po raz kolejny będzie to atak, który otrzyma dodatkowy pasywny buff, a mianowicie debuff. Bo ten atak będzie zmniejszał defensywę przeciwnika, jeżeli się odpali oczywiście. I jest na to 50% szans podczas ataku jakiegokolwiek. Jednak nam nie mówił tutaj. W głównej nocce w aplikacji nam nie mówił o tym wcale. Dlatego musimy przejść bezpośrednio do strony. Earth Power jest dodatkowo i niektóre Pokémony, które aktualnie mamy, mogą się go nauczyć. I są to Nidoqueen, Nidoking, Aerodactyl, Camerupt i Claydol. Glacial Lure będzie... Oczywiście wszystkie trzy będą... Nie. Glacial, Mossy i Magnetic Lure będą do otrzymania za darmo poprzez dodatkowe jakieś questy przyszłości i to prawdopodobnie questy na naszego Jirachi. Prawdopodobnie będzie to efekt, który pozwoli nam otrzymać Jirachi z questu, a po drodze będziemy mogli tutaj otrzymać w questie, przypuśćmy trzecim, właśnie te trzy lury, po czym w czwartym etapie będzie należało wykonać ewolucję.
tak to będzie wyglądało moim przekonaniu. I oczywiście tutaj Glacier Lure będzie powodował spawny nie tylko pokemonów lodowych, ale również i wodnych. Mossy będzie przyciągał pokemony typu robaczego, trawiastego i trującego. I oczywiście Magnetic będzie przyciągał pokemony stalowe, elektryczne i kamienne. Fair enough. Szkoda, że nie ma tutaj luru, który przyciąga pokemony duchy. Aczkolwiek naprawdę sama funkcja nocy i dnia jest wystarczająca, ale niekiedy nie zawsze. Bo zwróćcie uwagę, w tej chwili to naprawdę mało kiedy widzimy Lotona na dziko, w nocy. Mało kiedy. I dodatkowo oczywiście poprzez wykorzystanie odpowiednich pogostopów i po ich przekręceniu, czyli tak naprawdę ewolucję, będzie należało wykonać nie tylko poprzez zaimplikowanie lura na pogostopie, ale również musimy go przekręcić w trakcie trwania. Także najpierw wkładamy lura na pogostopa, później jak się pojawi pierwszy spawn, kręcimy pogostopa i wtedy ewoluujemy pokemona. I z tego co wiem, nie potrzebujemy wykonywać żadnych dodatkowych ruchów typu Sinnoh. Te cztery ewolucje pokemonów wykorzystują ewolucję nie tylko, znaczy bez użycia Sinnoh'a, je się ewoluuje tylko i wyłącznie wykorzystując lury. Tyle. I są to pokemony typu Glaceon, Leafeon, Propass oraz Magnezone. Gdzie oczywiście tutaj Magnezone, jak i też Propass będą wynikiem ewolucji przy elektrycznym lurze. Na pewno jesteście ciekawi, jakie pokemony inne na dziko możemy spotkać. I są to tak, już wam mówię. Już są grafiki oczywiście na ten czas, kiedy o tym mówię, na szczęście. I jest tak, na dziko. Serio? Musiał zaparkować na włączonym. Musiał. Cherubi, Cherim, na dziko. Burmi, oczywiście może ewoluować z wersji żeńskiej, jak i też męskiej, w różne formy. Każdy oczywiście to powinien wiedzieć. W każdym razie wszystko zależy od wersji męskiej i żeńskiej. Mamy ewolucję pierwszą, drugą. W sensie ewolucji, wiecie, baza jest inna. Później jest pierwsza ewolucja inna. I ostatnia forma, czyli Mofim, jest jeden tylko. Mogę się mylić, wybaczcie, w tej chwili jest godzina 6 rano. Także mogę się to mylić. Trzy różne typy Bormiego i Wormadama są dostępne, tak jak mówiłem. To są pierwsze formy, a ostatnia jest wspólna. I tak, każda z nich, z tych pierwszych i drugich form, może mieć typy trawiasto-robaczy, czyli ma odporność na samego siebie, fajnie, ziemno-robaczy oraz stalowo-robaczy. Gible i Gebite. Prawidłowe nazwy. Oczywiście ewoluują one później w Garchompa przy ilości Candy 100. Czyli ewolucja pierwsza, 25, później setka. Mamy Shellosa i tutaj on sam w sobie, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest regionalny, bo ma dwa kolory. Westsea i Eastsea. I występują tak samo jak było w przypadku Illumise i Volbita, czyli podział na dwie części kraju, świata. Hippopotas i Hippowdon. Male i female form. I te dwa pokemony sądziliśmy, że będą po raz pierwszy na Chicago Go Fest, bo są na grafice, jednak wypuścili je wcześniej. Jeśli chodzi o dodatkowe pokemony, które posiadają Earth Power, są to ponadto z tych, które wam przedstawiłem, które są nowe. Gastrodon i Hippowdon. Chociaż z drugiej strony wiem, że Gastrodon miał wcześniej, przed wypuszczeniem gry, dostęp do Earthquake'a. W tej chwili go nie ma. Jest to naprawdę Pokémon, który tak naprawdę na chwilę obecną nie. Jest to Pokémon, który ma swój Legacy Moveset, ale nikt go nie może mieć, bo wypuścili jego bez tego samego. Także trudno mówić tutaj o Legacy Movesecie przed jego wypuszczeniem. I to jest tyle z informacji, chociaż troszeczkę mam taki niedosyt. Jednak w tej chwili jest czas na co innego, a mianowicie pierwsze ewolucje. Bierzemy, kupujemy z shopu, oczywiście to jest jedyna droga na utrzymanie tego. Ja w tej chwili jestem w lokacji, gdzie tak naprawdę mnóstwo graczy może to widzieć. Ten sam lure, pierwsza ewolucja. Mam tutaj adekwatne dwa pokemony typu... Typu Lucky. Czas działać. Oczywiście później kupimy nowe. Przydałoby się dzisiaj zrealizować wszystkie ewolucje. Działajmy. Odpalamy lura.
Nie kręcimy pokestopa. Magnetic Lure. Tak jest. Odpalamy. Oczywiście dookoła niego będą już nie tam serduszka jak wcześniej, tylko będą takie kamyczki, które się układają do góry. Także animacja też jest mega epicka. Aż dziwota, że wcześniej nie widzieliśmy tego w jakichś materiałach od Trailsa. I teraz kręcimy pokestopa. Tak jest. First trick of the day. Jednak pokestop przekręcony i jesteśmy w jego zasięgu. I teraz Gen 4N. Tak nazywam pokemony, które potrzebują ewolucji właśnie teraz. Gen 4N. Tak jest. Pierwszy leci Probopass. I sprawdźmy, jak to wygląda. Jest odpalony lure. Widzimy tutaj na boku. Ewolucja. Jest. Także widzimy tutaj zaraz obok odpowiedni lure, który wymagany jest i należy być w jego zasięgu. Jest Probopass. Fajna animacja. Nowy wpis po Pokédexie. Świetnie, oczywiście ten Pokémon ma same statystyki same w sobie, ale na PvP może tutaj on coś zdziała. I kolejny Magnezone. 1000 cukierków, matko jedyna. Bierzemy go. Jest nasz Magnezone. Oczywiście osoby, które mają go shiny, w sensie shiny Magnemite'a lub Magnetona, będą mieć tutaj inny kolorek. W sensie, wiecie, chyba te oczka ma niebieskie przy shiny. Jest kolejny wpis do Pokédexu. 1200, czyli będzie idealny wręcz pod Grindigę. Ataki super ekstra. Lepiej nie widzę. I pozostałe trzeba tutaj odpalić inne lury. Od razu odpalamy, znaczy w sensie kupujemy obydwa. Mossy i Glacial. Odpalamy lura Glacial. Jest śnieżyk. Przekręcałem pokestopa. Wolę tutaj się upewnić, że przekręciłem pokestopa, aniżeli później płakać, że nie było tej opcji. Eevee. Obydwa mają 98 IV. Setki nie zapamiętam jeszcze wcale. Jest Glaceon. Kolejny, trzeci już wpis po Pokédexie. Jest Glaceon. I to prawie sparapowany na maksa. Znaczy takiego zapałem i po prostu był ekstra. Także Glaceon 2800 CP. Glaceon. Frost Breath Ice Beam. To jest ten sam moveset, który otrzyma Lapras podczas Lapras Day, ale o tym w odcinku prawdopodobnie w następnym tygodniu. Najpierw lure. Jest lure. Kręcimy stopa. Super ekstra. Mamy Odisha. Nie potrzebuję go. I wracamy do ewolucji. Ostatniego Pokemona, właśnie który wymaga ewolucji przy Pokestopie i przy lurze. I będziemy mieć Leafeona. Też potężne CP. Ewolucja. I jest Leafeon. Kolejny wpis do Pokédexu. Prześwietny. Solar Beam, pierwszy Quick Attack. Quick Attack? Raczej nie. O wiele lepiej. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i widzimy się prawdopodobnie już jutro w materiale, w którym omówimy wszyściusieńko wraz z podziałami wszystkim, jeśli chodzi o Community Day. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować to w porę. Odcinek o 10 rano. Zapraszam. Ode mnie tyle i trzymajcie się. Heja!